Witam wszystkie osoby obserwujące na górze. Witam Państwa serdecznie. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam dziś zaszczyt występować przed Państwem w roli bardzo formalnej i bardzo znaczącej. Jako pełnomocniczka Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Legalna Aborcja Bez Kompromisów. Reprezentuję dziś nie tylko siebie, ale ponad 200 tysięcy osób, które złożyły swój podpis pod projektem wprowadzającym standardy ochrony zdrowia na wzór tych, które obowiązują w cywilizowanych krajach. Przychodzę do Państwa z projektem ustawy, która zmienia prawo tak, żeby odpowiadało europejskim i światowym standardom w dziedzinie ochrony życia i zdrowia kobiet. Przychodzę z projektem ustawy, który dostosowuje polskie prawo do rzeczywistości, w jakiej wszystkie i wszyscy żyjemy. Rzeczywistości naszej i rzeczywistości waszej, w tym waszych córek, sióstr, żon, matek i koleżanek, nas wszystkich. Przychodzę z projektem ustawy, której regulacje wynikają wyłącznie z twardych danych, które są oparte wyłącznie na faktach, która jest oparta na tym, na czym powinna być oparta, na nauce, jaką jest medycyna. Przychodzę z projektem ustawy, która nie tylko jest zgodna z konstytucją, ale usuwa z obrotu prawnego regulacje sprzeczne z konstytucją, niezgodne z nauką, niezgodne z europejskimi światowymi standardami. No i przede wszystkim usuwa skutki ostatnich pozakonstytucyjnych działań zespołu pani magister Przyłębskiej, zasiadającego w dawnym budynku Trybunału Konstytucyjnego. Ta cała nasza ustawa to jest po prostu program naprawczy, jeden z wielu, których potrzebujemy. To jest program naprawczy w zakresie ochrony zdrowia osób w Polsce, który po pierwsze wprowadza merytoryczny, naukowy i prawny standard ochrony zdrowia kobiet w zakresie dostępu do świadczenia medycznego, jakim jest aborcja. To program naprawczy, który po drugie likwiduje powszechne nadużycia i masową, stałą praktykę łamania praw kobiet w zakresie dostępu do ochrony zdrowia. Mówiąc o standardzie, mówimy o rzeczach naprawdę podstawowych. Mówimy o tym, że kobieta w ciąży ma prawo do przerwania tej ciąży do 12 tygodnia jej trwania. I o tym, czy w tym czasie ze świadczenia medycznego, jakim jest aborcja, skorzysta, decyduje ona sama. Tak jak robią to kobiety w krajach takich jak Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, przepraszam, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy. A to są tylko kraje Unii Europejskiej. Kobiety w krajach Unii Europejskiej, kobiety w krajach, w których obowiązują standardy Światowej Organizacji Zdrowia. Kobiety w krajach, które przestrzegają międzynarodowych standardów ochrony zdrowia i przyjętych na siebie zobowiązań w obszarze praw człowieka. Polska nie jest takim krajem. Naprawmy to. To trzeba naprawić. I to gwarantuje nasz projekt. Mówimy o tym, że kobieta w ciąży ma prawo do przerwania tej ciąży do 24 tygodnia w przypadkach kwalifikowanych. Jakie to są przypadki? No te, które tworzą w Polsce rzeczywistość realnego zakazu aborcji, praktycznego zakazu aborcji, tworzą martwe prawo. Po oświadczeniu zespołu pani magister Przyłębskiej, zasiadającego w dawnym budynku Trybunału Konstytucyjnego, szpitale w Polsce skazują kobiety na tortury
odmawiając im świadczenia medycznego, jakim jest aborcja w przypadku nieusuwalnych wad płodu. Przegrywamy i będziemy przegrywać sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka każdorazowo w takim przypadku z powodu tortur i nieludzkiego traktowania. A kobiety będą umierały. Naprawmy to. Nasz projekt kończy z tą sadystyczną praktyką. Na mocy ustawy z 1993 roku o tym, czy ciąża będąca wynikiem przestępstwa może być przerwana, decyduje w Polsce prokurator. I decyduje na nie. Biernym oporem, odmawiając całymi tygodniami wydania zaświadczenia koniecznego do skorzystania z zabiegu medycznego, jakim jest aborcja. Skutkiem tego, że ciąże będące wynikiem przestępstwa nie są przerywane w ramach obowiązującego prawa, to odbywa się to oczywiście poza systemem. Mimo że prawo teoretycznie taki zabieg gwarantuje. Naprawmy to. Nasz projekt kończy z martwym prawem. Teoretycznie w Polsce obowiązuje także przepis, który ma ratować życie i zdrowie kobiet w ciąży, gwarantując im aborcję w przypadku zagrożenia tego zdrowia i życia. Jak działa w warunkach obecnej praktyki antyaborcyjnej, przekonały się pani Izabela z Pszczyny, pani Agnieszka z Częstochowy. Jak działa, przekonały się kobiety, które trafiają do szpitali, w których lekarzy paraliżuje strach i którym cudem się udaje. Jak działa, wiedzą przede wszystkim osoby w Polsce, które nie zachodzą w ciążę. Mamy najniższy wskaźnik urodzeń od czasów II wojny światowej, bo kobiety wiedzą, czym to grozi, bo wiemy, czym to grozi. Naprawmy to. Nasz projekt wprowadza z powrotem ochronę zdrowia i życia osób w ciąży, gwarantując im w zagrożeniu potrzebną aborcję. Ani jednej więcej. Kluczowe pytanie to, jak to zrobić, żeby dostęp do aborcji legalnej, bezpiecznej, darmowej nie był martwym prawem. Żeby nie był zależny od widzimisię, od ideologii, od polityki. Wiemy wszyscy, jak to wygląda teraz. Nadużywanie klauzuli religijnej, bezprawne bariery formalne, niepotrzebne badania, fikcyjne komisje, systemowe granie na czas całymi tygodniami, żeby zaszkodzić, żeby upokorzyć, żeby utrudnić, żeby prawo było martwe. Naprawmy to. Nasz projekt wprowadza zobowiązanie do udzielenia świadczenia medycznego, jakim jest aborcja, w ciągu 72 godzin od złożenia wniosku. Wprowadzając jednolitą procedurę udzielenia tego świadczenia i gwarancję rozpatrzenia sprzeciwu od odmowy udzielenia tego świadczenia w ciągu 24 godzin. Nasz projekt wprowadza zobowiązanie do posiadania zdolności udzielenia świadczenia medycznego, jakim jest aborcja, nawet w przypadku powołania się przez wszystkich lekarzy w placówce na klauzulę religijną, poprzez kontrakt z odpowiednim podwykonawcą, który takie świadczenie zapewni. Nasz projekt likwiduje bezprawne posługiwanie się przez lekarzy klauzulą religijną w odniesieniu do czynności, które nie są świadczeniami medycznymi, jak na przykład wypisywanie recept. Są to wszystko rozwiązania zgodne z zaleceniami, jakie wobec Polski wydał Komitet Praw Człowieka ONZ jeszcze w 2016 roku. Dotyczą one dostępu do legalnej, bezpiecznej, darmowej aborcji. Mówią o tym, że umieszczanie przepisów, zgodnie z którym udzielenie świadczenia medycznego w jakimkolwiek przypadku jest przestępstwem i jest penalizowane w kodeksie karnym, jest absurdem, jest pomieszaniem porządków. Świadczenie medyczne, udzielenie świadczenia medycznego nigdy nie jest, nie może być, nie będzie przestępstwem. Mamy rok 2022, może już czas, może już czas. Szanowni Państwo, przed Wami wszystkimi wielka szansa, ogromna szansa zrobienia czegoś zupełnie zwyczajnego, zupełnie normalnego, zupełnie standardowego, oczywistego. 66% obywatelek i obywateli Polski popiera dostęp
do legalnej, bezpiecznej, darmowej aborcji do 12 tygodnia. Wyborczyń i wyborców lewicy popiera prawo do legalnej, bezpiecznej, darmowej aborcji do 12 tygodnia. Za legalną aborcją jest 88% wyborczyń i wyborców Koalicji Obywatelskiej. Wiem, że klub Koalicji Obywatelskiej popiera nasz projekt, a partie tworzące Koalicję Obywatelską popierają legalizację aborcji do 12 tygodnia. Bardzo wam wszystkim za to dziękuję. Zmiana zdania jest bardzo trudna i wymaga czasu, pracy i odwagi. Jestem wam bardzo wdzięczna. Za legalną aborcją jest 83% wyborców Polski 2050 Szymona Hołowni. Czy posłuchacie tych, których reprezentujecie w Sejmie? Pytam posłów tego ugrupowania. Za legalną aborcją jest 52% wyborczyń i wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy przynajmniej połowa z was zagłosuje za? Za legalną aborcją jest też 44% wyborczyń i wyborców Konfederacji. Tutaj również spodziewam się prawie połowy głosów za. I za legalną aborcją jest też 34% wyborców Prawa i Sprawiedliwości, 1/3 głosów za, tak by się to przekładało, i to jest wzrost o 10% w ciągu półtora roku. Ciekawe, co się stało. Zadajemy dzisiaj bardzo proste pytanie, tak czy nie? Tak czy nie? Coraz więcej ludzi w Polsce wie, że zakaz aborcji nie oznacza braku aborcji. Coraz więcej ludzi w Polsce uważa, że o świadczeniach medycznych powinny decydować wyłącznie standardy medyczne. Coraz więcej ludzi w Polsce uważa, że kobiety wiedzą, co robią. Chciałbym przytoczyć jedną z obietnic o tym, jak to projekty obywatelskie zawsze będą trafiać do komisji, zawsze będą tam w drugim czytaniu. Być może są osoby, które w to wierzą, więc może w ich imieniu, szanowne Prawo i Sprawiedliwości, taką obietnicę złożyliście. Może to jest akurat ta, której dotrzymacie. I ja jestem tutaj tylko jedną osobą. Nikt nie musi mnie słuchać. Nikt nie musi słuchać Marty Lempart. Ale to, co widzicie w wynikach badań, to, co widzicie na polskich ulicach od 2016 roku, co widzieliście w 2020 roku, to jest głos suwerena, waszego suwerena. Głos, który ja dobrze znam i mogę wam poradzić, dobrze poradzić. Nie ignorujcie go. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie przedstawicielce Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, pani Marcie Lempart.